Witam Państwa serdecznie z naszego nowego studia przy sklepie Fotomag, stacja metra Stokłosy. Mamy trochę więcej miejsca. Tak jak co tydzień, albo prawie co tydzień, chciałem zaprezentować dzisiaj Państwu nowe książki z naszego wydawnictwa, a także nie z naszego wydawnictwa, bo tak się szczęśliwie złożyło, że inni wydawcy podejmują tę niełatwą robotę, w której nasze wydawnictwo było pionierem i również zaczynają wydawać rzadkie, a potrzebne książki, tak? Nie oglądając się na ten tak zwany nurt główny, który się samozwańczą nurtem głównym ogłosi. Ja zanim przejdę do omówienia naszej nowej książki, chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, że wczoraj tutaj mieliśmy też nagranie i ja się dowiedziałem rzeczy absolutnie strasznych. Po prostu przerażających i oczywiście potwierdzających wszystkie moje najczarniejsze obawy. Tego nie nagraliśmy, ale ja pomyślałem sobie, że to powiem dzisiaj. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że raporty dotyczące najazdów tatarskich na ziemię Rzeczpospolitej z pierwszej połowy XVII wieku i późniejsze znajdują się w Londynie i są napisane w języku angielskim. I mam dostać próbkę takiego raportu. Oczywiście to przetłumaczymy i zobaczymy, jak to wygląda. To są teksty źródłowe, dostępne po prostu w Anglii. Trzeba pojechać do Londynu i to sobie wyjąć za odpowiednią opłatą. Oprócz tego dowiedziałem się, proszę Państwa, na marginesie zupełnie, że to Brytyjczycy wprost, Brytyjczycy kazali Jerzemu II Rakoczemu przekroczyć granicę Polski w 1657 roku i współpracować z Chmielnickim, dewastując ziemię, przy dewastowaniu ziemi naszego kraju. Jak pamiętamy, ta historia wiąże się ze świętym Andrzejem Bobolą i z marszem Armii Siedmiogrodzkiej wprost na Brześć. W pobliżu tego Brześcia Litewskiego i twierdzy został zamordowany święty Andrzej. No więc to tak z kilku drobnych spraw, o których tutaj wczoraj rozmawialiśmy, takie rzeczy zostały. Zapytałem też naszego wczorajszego gościa, jak to było, jak to jest ze źródłami dotyczącymi najazdów, no bo na przykład mamy bitwę pod Batochem, która jest rekonstruowana na podstawie poszlak, tak? Jak Państwo pamiętacie, ta bitwa to była hekatomba, likwidacja, coś takiego jak Mohacz, tylko że w Polsce likwidacja najbardziej doborowej, najbardziej wykwalifikowanej i sprawnej części polskiej armii, likwidacja celowa po wzięciu do niewoli żołnierze i oficerowie polscy zostali przez kozaków wymordowani. Motywy i wydarzenia tamtych czerwcowych dni są rekonstruowane, albowiem nie ma źródeł. Więc ja zapytałem, czy to rzeczywiście tak jest, że nie ma źródeł. Na co usłyszałem odpowiedź, pewnie są, ale trzeba by było pojechać do, wymieniam w kolejności, Stambuł, Bukareszt, Wenecja i Londyn. No więc być może ktoś taki odważny się znajdzie, kto pojedzie i będzie te archiwa penetrował. Jeżeli się nie znajdzie, to my po realizacji naszych dużych projektów, które muszą być najpierw zrealizowane, ponieważ rzeczy robi się po kolei, a nie wszystkie naraz. Ja wiem, że to ładnie brzmi, bo już sam robię wiele rzeczy naraz, zamiast robić je po kolei, ale wobec tutaj naszych systemów pracy, jakie przyjęliśmy, musimy powykańczać nasze duże projekty, a potem się zastanowimy, czy czasem nie zgromadzić funduszu na badania archiwalne w tej czy innej sprawie i po prostu nie wysłać swojego człowieka zaopatrzonego w pieniądze do jednego czy drugiego archiwum. Chętnych znajdzie się co najmniej kilku, ja rozumiem. Mam już jednego kandydata na pierwsze miejsce na liście. Pozostaje tylko kwestia budżetu, ale to pieśń przyszłości, być może przyszłego roku, być może za półtora roku, być może za dwa, ale myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać, albowiem to jest ciekawe, dozwolone, nieograniczone żadnymi zakazami i spowoduje, że będziemy po prostu wiedzieli więcej, tak, o naszej historii. Możemy to zrobić. I jeżeli Pan Bóg pozwoli i będą na to środki, to spróbujemy taką rzecz przedsięwziąć.
No to tyle, jakby to powiedzieć, poza wizualnych owoców wczorajszej tutaj naszej sesji, która była bardzo ciekawa i mam nadzieję, że się Państwu spodobała. A teraz przechodzimy do naszych najnowszych książek. Miałem nadzieję, że będę miał w ręku naraz dwie książki profesora Zaleskiego, ale mam jedną. Druga będzie na początku czerwca prawdopodobnie, albo troszeczkę później, dlatego że jest to olbrzymia zupełnie praca, dwa razy taka jak to, co trzymam w ręku. I dotyczy ona historii górnictwa na Górnym Śląsku. A tutaj, proszę Państwa, mamy coś niezwykłego, ponieważ takich syntez się w Polsce nie pisze. Żeby napisać taką syntezę, trzeba być człowiekiem bardzo zdeterminowanym, pewnym siebie i, jakby to powiedzieć, ufającym, że zarówno naród, jak i państwo polskie mają jakąś przyszłość. Ja podejrzewam, że tej wiary w większości autorów zajmujących się historią nie ma. No ale w Wojciechu Zaleskim, historyku, ekonomiście, taka wiara była i jej owocem jest książka, która się nazywa Tysiąc lat naszej wspólnoty. I teraz uwaga, odczytuję podtytuł tej książki, bo to jest szalenie ważne. Tysiąc lat naszej wspólnoty, społeczne i gospodarcze dzieje narodu polskiego. W zarysie. No, proszę Państwa, społeczne i gospodarcze dzieje narodu polskiego. Proszę Państwa, mamy do czynienia, z kim my mamy do czynienia? Wojciech Zaleski, proszę Państwa, to jest jeden z 8 założycieli Ruchu Narodowo-Radykalnego. Więc no już samo to wskazuje, że no są pewne trudności z propagowaniem jego prac i widziałem, że organizacje prawicowe wydały zbiory jego artykułów, ale jak wiadomo, zarówno z dystrybucją pewnie jest jakiś kłopot, bo to jest wewnętrzne takie wydawnictwo, ale też i z oswojeniem publiczności myślę, że jest kłopot, no bo jak tu wydawać książki tego strasznego faszysty, prawda, który organizację narodowo-radykalną zakładał. No, jakżeż można, prawda? Przecież to takie okropne i do tego nienowoczesne. Więc proszę Państwa, jeżeli Wojciech Zaleski jest nienowoczesny, to Adam Michnik siedzi na drzewie i szuka tych gąsienic pod korą. To myślę, że taka jest proporcja. To jest bardzo nowoczesny, dynamiczny, świadomy okoliczności autor. Oczywiście ma pewne swoje, jakby to powiedzieć, no, ograniczenia, ale każdy ma. Książka była pisana no, dawno temu, prawda, w latach 40. i dla emigracji polskiej. Tak? To jest coś, co chory na gruźlicę Wojciech Zaleski napisał dla młodzieży polskiej przebywającej na emigracji, po to, żeby ta młodzież między innymi nie dawała sobie robić wody z mózgu różnymi propagandowymi agitkami i bredniami, jakie się wpuszcza w obieg po to, żeby duże grupy ludzi mówiące jednym językiem i wyznające jedną wiarę no, ogłupić i wprowadzić w błąd, a być może też zredukować populację takiej grupy. Więc z taką myślą Wojciech Zaleski pisał tę książkę. Ona została, proszę Państwa, wydana raz jeden w Londynie, w bardzo nieciekawej formule. No i jest oczywiście całkowicie przemilczana, dlatego że no nie ma miejsca na takich autorów jak Wojciech Zaleski, nie ma miejsca na jego koncepcje ekonomiczne, nie ma miejsca na tę myśl. No więc my musimy zrobić coś dokładnie odwrotnego, prawda? Tak myślę. Bo żeby osiągać sukcesy, proszę Państwa, trzeba zmieniać strategię. Więc jeżeli wszyscy mówią, że nie ma na coś miejsca, no to my to miejsce tworzymy. I się okazuje, że jest to miejsce, bo to wszystko jest legalne, dozwolone, nie jest zabronione. A jak wiemy, zarzucanie komuś faszyzmu, antysemityzmu i tym podobnych rzeczy mocno się zdewaluowało i w zasadzie już nie działa. Tak? A odkąd się pojawił na scenie Johnny Daniels, to w zasadzie wszystko można. Piekła nie ma, hulaj dusza. Więc my się nie będziemy bawić w jakieś trywialne głupstwa, tylko po prostu wydajemy książkę profesora Zaleskiego Tysiąc lat naszej wspólnoty. Ja może, jak to wczoraj, wcześniej tego nie robiłem, ale pomyślałem, że to dobry zwyczaj, żeby przeczytać spis treści.
wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i o czym jest ta książka. No więc na początku mamy wstęp wydawcy, czyli mój, przedmowę autora, bardzo budującą i taką klarowną. Rozdział pierwszy. Polska i lud Piastów do roku 1136. Rozdział drugi. Kształtowanie się ustroju podzielonej własności w latach 1025-1306. Polecam Państwu ten rozdział, bo rozważania o własności, o tym, czym się różniła własność na terenie Europy za Łabą od własności na terenie Europy porzymskiej, tak, i germańskiej, no, są kluczem do wielu spraw i trzeba koniecznie się z tym zaznajomić, żeby w ogóle no, rozumieć sprawy najistotniejsze, czyli sprawy dotyczące własności, dziedziczenia. Rozdział trzeci. Początki świadomości narodowej 1200-1496. Rozdział czwarty. Naród Rzeczypospolitej 1374-1650. Rozdział piąty. Od potopu do rozbiorów. Rozdział szósty. Stulecie jedności podzielonego narodu. Też polecam ten rozdział, bo tutaj większość tego rozdziału poświęcona jest bankom powstającym na terenie zaborów oraz misji tych banków, która nie była taka znowu oczywista i nie była taka znowu szczera, jakby się wielu osobom wydawało. Rozdział siódmy. Ukształtowanie nowoczesnej wspólnoty narodowej 1849-1918. Rozdział ósmy. Dwudziestolecie 1919-1939. Te dwa ostatnie rozdziały też szczególnie polecam, dlatego że to są... Ta książka ma jedną ciekawą cechę, to znaczy ona się z tej takiej syntezy historycznej zamienia w dwóch ostatnich rozdziałach w bardzo gwałtowną polemikę. Ponieważ Zaleski no, żył w realiach międzywojnia, no, był politykiem narodowo-radykalnym i historykiem, rozumiał, na czym polega nowoczesność, miał swoje koncepcje, ja się nie muszę z nimi do końca zgadzać. No i on w tych dwóch ostatnich rozdziałach bardzo ostro polemizuje z obozem rządzącym i z koncepcjami socjalistycznymi, no i wprost wskazuje te wszystkie, całą tą rolę organizacji tajnych, które sobie tu ruściły prawo do organizowania życia i organizowania polityki, no, na zgubę niestety Polski, proszę Państwa. Tak to wygląda. Na koniec jest nota o autorze, bardzo dramatyczna, bo musimy pamiętać, że profesor Wojciech Zaleski, autor wielu artykułów, wielu książek mitycznych, tak, bo ja od razu zabrałem się za poszukiwanie innych książek Wojciecha Zaleskiego, na przykład jest taka książka o planie Marszala, którą wydał w Niemczech w 1949 roku, Plan Marszala dla Nowej Europy, chyba to się tak nazywa, albo jakoś podobnie. I wspomina o tym Jędrzej Giertych we wstępie do Górnictwa, do drugiej książki, którą wydamy. Ja oczywiście natychmiast poprosiłem wszystkich kolegów, którzy dysponują takimi mocami, żeby zaczęli szukać tej książki. Niestety nie udało nam się, a jak nam się coś nie udaje, to znaczy, że tego po prostu nie ma, albo jest tak głęboko schowane, że no nie daliśmy rady. Przyznaję, nie ma tej książki, ale będziemy jeszcze próbować, bo to są szalenie istotne rzeczy. Też chciałem przypomnieć jeszcze, że chyba Ruch Narodowo-Radykalny wydał zbiór felietonów, zbiór artykułów profesora Zaleskiego, to niech Państwo tego poszukają, bo to też warto. No, chciałem teraz może, bo też musimy nabrać takiego dystansu i trochę krytycznie mówić o tych rzeczach, bo książka jest dobra, ale ma swoje wady. Ja teraz o nich powiem, ponieważ najgorszą rzeczą, jaka się przydarzyła polskiej historii, moim zdaniem, to jest to skażenie humanistyczne, tak? Że my musimy mówić o tym, jacy to humaniści byli wybitni i jak ich rola zaważyła na naszych losach. Humaniści to agenci obcych dworów, propagandyści piszący za pieniądze bardzo nędzną poezję i ludzie przekupujący urzędników i inwestujący w rozmaite dziwne przedsięwzięcia na szkodę królestwa. Tym się zajmowali humaniści, to jest w książkach Zaleskiego. Mimo to on się nie potrafi odczepić od tej wizji humanistycznej i na przykład jak pisze, że Odra nie była drożnym szlakiem handlowym, bo
po drodze był Frankfurt i trzeba było składować towary we Frankfurcie, bo było prawo składu. I pisze tam profesor Zaleski, że Rzeczpospolita nie była w stanie wymusić na słabych margrabiach brandenburskich zniesienia tego prawa składu. No więc proszę Państwa, jak się nie potrafi na kimś czegoś wymusić, to ten ktoś nie jest słaby. Po prostu, to ten ktoś nie jest słaby, bo jeżeli mamy siłę, argumenty i interes do zrobienia, no to się robi wymuszenie, tak? A jeżeli tego nie można zrobić, tak? Potem się to wymuszenie pudruje, na przykład poezją humanistyczną. Jeżeli tego nie można zrobić, no to znaczy, że druga strona ma lepsze argumenty, tak? Lepsze argumenty. O tych argumentach można by napisać, myślę, nie jeden tom. I pewnie ktoś kiedyś to zrobi. Nie za naszego życia, mam już wrażenie, ale mam nadzieję. No cóż, takich kwiatków jest kilka. Za to są inne rzeczy, ciekawsze, ponieważ trochę żartem, a trochę nie. Napisałem, że to o czym pisze Zaleski, to nawet Grzegorz Braun takich rewelacji nie opowiada. Bo tu jest, proszę Państwa, napisane wprost, że po wybuchu powstania listopadowego kierownictwo tegoż powstania dostało gwarancje finansowe z Londynu, proszę Państwa, na 4 miliony funtów. Byle tylko kontynuować tę wojnę. Nawet nie musieli wypłacać ani jednego funta, wystarczył kwit. Oczywiście, kiedy wszystko się zawaliło i szło już ku końcowi, Polacy domagali się wypłaty tych obiecanych 4 milionów funtów, ale Brytyjczycy powiedzieli, że no bardzo przepraszamy, ale nie poradziliście sobie, więc z pożyczki nic nie będzie. No więc ja rozumiem, że za 4 miliony funtów to można było zwerbować dowolną ilość żołnierzy o dowolnym kolorze skóry, a następnie pomaszerować z nimi w dowolne miejsce, tak? I zrobić tam porządek. Ewentualnie przekupić dowolną ilość urzędników dowolnego państwa, tak? Żeby nie podejmowali decyzji szkodliwych dla inwestora. Tak się, proszę Państwa, nie stało, ponieważ była to pułapka. Takich historii w książce Wojciecha Zaleskiego jest więcej. Tak jak inni lubiani przez nas autorzy, Wojciech Zaleski podkreśla i uwypukla, wskazuje wręcz palcem na kulturo- i państwowotwórczą rolę Kościoła. Szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego. To jest niby jasne i oczywiste. I tyle, że zapominamy o tym, bo ten argument był bardzo często podnoszony w propagandzie komunistycznej, my o tym pamiętamy, tę polskość Śląska i Pomorza, bardziej Śląska niż Pomorza, i potem przez te lata ojczyzny odrodzonej, tak, czyli po 89 roku, myśmy się przyzwyczaili do szyderstw z tego rodzaju konceptów, ale Zaleski tutaj je przypomina i przypomina je z wielkim wdziękiem, ponieważ ta książka jeszcze oprócz tego, że jest mądra, dobra, głęboka, jest jeszcze napisana z sercem. To jest książka niełatwa, ale widać, że autor ma pasję i że to wypełnia całe jego serce, ta problematyka. To się w zasadzie nie zdarza, bo serca autorów, historyków wypełnia dzisiaj jedynie taka przemożna chęć, żeby być wiernym metodzie badawczej, tak to łagodnie ujmę, i nic więcej. Serca w tym do przedmiotu badań nie ma, natomiast u Zaleskiego jest. Proszę Państwa, Wojciech Zaleski zmarł bardzo młodo. Znaczy, ja tak mówię, bardzo młodo. Moja mama miała 70 lat i słyszała, że ktoś umarł, a miał 65, to mówiła, o, młody facet. Więc ja mam prawie 50, Wojciech Zaleski miał 54, jak zmarł, proszę Państwa. Był ciężko chory na gruźlicę. Przez 3 lata przebywał w sanatoriach, leczył się, mieszkał w Hiszpanii. Niewiele to pomogło i no, przedwcześnie zupełnie zakończył życie. Jego książki nie były wznawiane, nie były wydawane. Górnictwo, historia górnictwa na Śląsku, o której będę mówił kiedyś tam później, zostało wydane raz przez Jędrzeja Giertycha w Madrycie w 1967 roku w ilości tam chyba 600 egzemplarzy i no, proszę Państwa, za pieniądze wdowy po autorze. To jest przerażające i rozdzierające jednocześnie.
że tak istotne książki są wydawane za pieniądze wdowy po autorze. Tymczasem w metrze, jak się jedzie tutaj do Michała, można zobaczyć reklamę książki Andy Rotenberg, która opowiada o swojej depresji berlińskiej, bo mieszka w Berlinie i musi opowiedzieć, jak to się żyje w tym Berlinie, i na to pieniądze są. To jest groza. To jest groza i gruby skandal. Chciałbym może przeczytać jakiś fragment. O, akurat się otworzyło. Proszę Państwa, ponieważ mówi się bardzo często o handlu zbożem, o tym, jak to na handlu zbożem urosła potęga Rzeczpospolitej, a ja wiem na pewno, że o tym handlu zbożem została w Polsce napisana jedna tylko monografia i ja od dłuższego czasu nie mam po prostu czasu, żeby zadzwonić do spadkobierczyni praw autorskich i z nią omówić sprawy drugiego wydania tej monografii o handlu zbożem przez Gdańsk, ale obiecuję, że to zrobię niedługo. Natomiast no, Zaleski o tym oczywiście pisze. Ja może pozwolę sobie przeczytać fragment, bo to zawsze lepiej, żeby był jakiś no, żywy fragment tekstu, żeby Państwo zobaczyli, jak to rzeczywiście wygląda. Przemianom prawnym w pozycji mieszczaństwa towarzyszą ważne przemiany gospodarcze. Od pierwszego rozbioru do drugiego Rzeczpospolita korzysta z pokoju. Koniunktury międzynarodowe nieco więcej sprzyjają wywozowi zboża, ale nie one decydują o poprawie. Od pierwszego rozbioru Prusy obciążają wywóz polskiego zboża przez Wisłę cłem, które nigdy nie spada poniżej 12% wartości wyznaczanej dowolnie, a przesadnie przez pruskie urzędy celne. Często wbrew traktatowi z roku 1775 Prusy nakładały dodatkowe ciężary, stosowały wykup przymusowy części wiezionego zboża itd. W rezultacie wywóz zboża przez Gdańsk, który podniósł się w latach 1762-1769 do przeszło 100 tysięcy ton rocznie, ponownie spadł i do końca nie przekroczył 60 tysięcy ton rocznie. Zastępczą drogę wodną uzyskano dzięki otwarciu żeglugi przez ciśniny tureckie. Dla handlu tą drogą magnat bankier Prot Potocki założył w Chersoniu u ujścia Dniepru dom handlowy posiadający własne spichrze i statki morskie, choć trzeba to było opłacać jeszcze wyższe cła tranzytowe rosyjskie. Na Ukrainie opłaciło się teraz zakładać folwarki i z tego powodu napływa tam nowa fala osadników z ziem zachodnich. Okazało się teraz, czym dla tych terenów mogło być otwarcie drogi czarnomorskiej i przywrócenie spokoju na dawnych dzikich polach. Zadania te, których nie spełniła Rzeczpospolita, zostały wykonane przez Moskwę właściwymi jej metodami. Z myślą o otwarciu wywozu zboża z ziem wschodnich przez Bałtyk zbudowano kanał Ogińskiego łączący dorzeczeniem nas dorzeczem Dniepru, co było powrotem do planów wysuwanych już w XVI wieku. Kanał ten nie uwalniał jednak od cła pruskiego w Kłajpedzie i dlatego myślano o budowie portów po Łądze, na wybrzeżu bez portów, które pozostawały przy Rzeczypospolitej. Byłaby to XVIII-wieczna wersja Gdyni. Równocześnie z kanałem Ogińskiego zbudowano drugie ważne połączenie wodne, to jest kanał Królewski Bóg Prypeć, łączący dorzecze Wisły z dorzeczem Dniepru. Oba te kanały były przedsięwzięciem na dużą skalę i były świadectwem większej zdolności do przewidującego działania. Niestety dawały one tylko możliwość wyboru między kontrolą pruską a kontrolą rosyjską. Nie były to zresztą fakty izolowane, lecz przejawy działalności Komisji Skarbowych, które zabrały się do leżących od dawna odłogiem spraw handlu i transportu. Budowano trakty, usuwano przeszkody dla żeglugi na rzekach, zniesiono cła wewnętrzne i uporządkowano myta. Jednym słowem, władza państwa zaczęła działać tak, jak działała na Zachodzie. Proszę Państwa, to jest wstrząsający fragment, bo on nam mówi dokładnie, jak, dlaczego doszło do drugiego rozbioru, prawda? To znaczy, postawić Polaków wobec faktów dokonanych, żeby wszystko zaczęło się organizować, to organizować się na niespotykaną skalę, tak? Inwestycje, tak? Głównie transportowe, bo to był podstawowy problem. Inwestycje transportowe, które były realizowane, tak? Firmy zajmujące się wywozem zboża, a pewnie nie tylko zboża. Więc proszę Państwa, no, to jest jasne, że kiedy ten okres prosperity zaczął przynosić efekty, no musiało dojść do katastrofy. I taka katastrofa oczywiście nastąpiła i została, tak jak wszystkie inne polskie katastrofy, proszę Państwa, sprowokowana. Może jeszcze jakiś fragment byśmy znaleźli. Może o lewicy. Może o lewicy.
Trzonem lewicy emigracyjnej było Towarzystwo Demokratyczne rządzone przez centralizację, której siedzibą był Wersal. To bardzo ciekawe zdanie. Centralizacja łączy nadzieję na wyzwolenie Polski ze zwycięstwem ruchów rewolucyjnych w Europie, do których ma się przyłączyć Polska, podczas gdy Hotel Lambert liczy raczej na zmianę układu sił między państwami europejskimi i na poparcie Francji i Anglii. Ze stanowiska demokratów wynika, że dążą oni do powstania we wszystkich trzech zaborach naraz. Ta polityka jest uważana przez Hotel Lambert za wielki błąd, gdyż cementuje święte przymierze, zamiast je rozbijać. Są poza tym różnice w programie społecznym, jakkolwiek oba wielkie obozy stoją na gruncie współdziałania klas w walce o niepodległość. Demokraci zarówno na emigracji, jak i przez swoich emisariuszy w kraju atakują ostro szlachtę, zarzucając jej oportunizm i godzenie się z zaborami. Walki wewnętrzne na emigracji są bardzo ostre. Padają często zarzuty zdrady narodowej i oportunizmu, a z drugiej strony nieodpowiedzialności, szafowania krwią itd. Oba obozy, chcąc w zasadzie tego samego celu, wzajemnie sobie przeszkadzały. Poza ramami dwóch głównych stronnictw powstaje w dwóch obozach żołnierskich na terenie Anglii i Francji swoisty ruch socjalistyczny. Przepojony duchem religijnym. Gromada Grudziądz w Portsmouth i Gromada Humań w Saint-Hélier. Głosi on najradykalniejsze hasła społeczne, gdyż domaga się oddania całej ziemi chłopskiej i dworskiej gminom, które by ją przydzielały w czasowe władanie. Można to stracić w haśle wspólnota własności indywidualne gospodarstwo. Wszystkie poczynania polityczne stronnictw emigracyjnych nie mogą się równać z doniosłością swego wpływu na sposób myślenia Polaków, z twórczością trzech wieszczów i jednego poety myśliciela. To jest, proszę Państwa, jeden z tych momentów, kiedy Wojciech Zaleski nie widzi tego, jakby to powiedzieć, przemożnego wpływu dworów obcych na politykę kół emigracyjnych polskich. Tak? No wiadomo, że jeżeli zarzuca się szlachcie współpracę z zaborcami, tak, a ta szlachta utrzymuje tak, własność polską i polską kulturę na jakim takim poziomie, chroniąc ją przed dewastacją, do której na pewno by doszło, tak, gdyby nie to rzekome, czy też autentyczne dogadywanie się z zaborcami, a zresztą jak można, przepraszam bardzo, negować fakty. Z drugiej strony mamy socjalistów, którzy zajmują się snuciem planów podziału własności. Tak? No więc ja rozumiem, że w Wielkiej Brytanii nikt nie zamierzał dzielić ziemi i rozdawać jej we władanie chłopom, tak? Czy tam dzierżawcom i z tego tytułu nie miała potęga korony wzrosnąć, bo wszyscy wiedzieli, że z tego tylko by się zrobiła katastrofa. No więc ten opis emigracji jest opisem trochę zestandaryzowanym, opisem, który no, nie zaskakuje, ale z drugiej strony mamy tutaj no, dość przejrzysty schemat. Tak? To jest zrobione no, lepiej niż w każdym podręczniku i jest opisane poprzez pryzmat właśnie tych spraw gospodarczych, ekonomicznych, poprzez pryzmat własności, czego w zasadzie nie ma nigdzie, bo w innych książkach koncentrują się autorzy głównie na roli trzech wieszczów, prawda, których Zaleski ledwie wspomina. O wieszczach. Dziś trudno nam zrozumieć, jak emigracja mogła przyjąć myśli ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego z bezkrytycznym entuzjazmem, podczas gdy pierwsze wydanie pana Tadeusza spotkało się z obojętnością. Można to zjawisko zrozumieć tylko na tle ówczesnego sposobu myślenia przede wszystkim Polaków, ale nie tylko Polaków. Przecież francuskie przekłady ksiąg pielgrzymstwa były nie mniej gorąco przyjmowane przez ich czytelników, znajdujących tam mistyczne proroctwa zwycięstw ruchu zmierzającego do obalenia rządów absolutnych. Mesjanizm Mickiewicza zrodził się nie tylko ze szczególnej sytuacji narodu polskiego, wyrastał on także z podłoża prądów umysłowych narodów zachodnich. Swą narodowość czerpał z romantyzmu, a swoje upustwienie Polski z tego stylu myślenia, jaki uprawiali niemieccy filozofowie idealistyczni. To jest, proszę Państwa, fantastyczne, bo pan Tadeusz nie, tak? A księgi pielgrzymstwa tak. No, szykuje się rewolucja, prawda? Rewolucja ogólnoeuropejska. I tak jak to już bywało, proszę Państwa, nieraz, publikacje autorów polskich, publikacje, które może i napisane były w dobrej wierze i z myślą o jakimś szczególnym odbiorze przez czytelników i publiczność, są wplatane w machinę propagandową, która ma doprowadzić do jakichś kolejnych zmian w Europie, tak? Zmian
powiedzmy, no, nietrwałych, tak? No bo Wiosna Ludów, cóż ona przyniosła takiego? Wojnę na Węgrzech, tak? I miała zakończyć się zjednoczeniem Włoch, tak? Ale wyszło inaczej. Proszę Państwa, Wojciech Zaleski podjął próbę niezwykłą i tak jak powiedziałem na początku, jest to jedyna taka próba. Jedyna próba syntetycznych, ukazania syntetycznego dziejów narodu polskiego poprzez pryzmat własności, gospodarki i finansów. Nigdzie indziej tego nie ma. Kolega Jarosław, który zajmował się przygotowaniem tego do druku, powiedział, że to jest tak naprawdę na spokojnie, bez żadnych, jakby to powiedzieć, fajerwerków, kontrowersji. Ta książka powinna być lekturą dla licealistów. Ale nie jest, dlatego że cały nurt myśli bardzo nowoczesnej, dojrzałej, tak, bynajmniej nie gwałtownej i nie radykalnej, proszę Państwa, bo to jest członek obozu narodowo-radykalnego, który oczywiście pisze rzeczy normalne, tylko że te rzeczy normalne uznawane są za radykalne, tak, bo to, co jest wdrażane w życie, jest po prostu jakimś socjalistycznym szaleństwem. To jest książka do czytania dla licealistów. No oczywiście dla ludzi starszych, którzy są skażeni edukacją w polskiej szkole i nie są w stanie spoza tego, poza ten krąg obłędu wyjść. To jest najnormalniejsza książka dla normalnych ludzi i tylko i wyłącznie małpiej złośliwości systemu możemy zawdzięczać to, że ona nie jest propagowana, promowana i że nie jest w kanonie lektur, a są tam rzeczy zupełnie inne. To na tym byśmy skończyli. Się przypomnieć, do jakiej serii? Aha, oczywiście. Oczywiście, ponieważ społeczne i gospodarcze dzieje narodu polskiego nie mogą się ukazywać, proszę Państwa, w innej serii, jak tylko Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Proszę Państwa, to już jest czwarty tom, a wkrótce będzie piąty, a dwa inne są w przygotowaniu. Ja nie powiem, co to jest, ale dużo będzie o pieniądzu. Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Okładkę robił jak zwykle Tomek Bereźnicki. Okładka jest trochę przewrotna, ponieważ rozmaite sympatie kolektywno-gospodarcze można też wytknąć profesorowi Zaleskiemu i Tomek, rozumiejąc ten sens, troszeczkę żartem narysował tutaj taki prawie socrealistyczny obrazek, który mi się bardzo spodobał, jak to piastowski wojownik wita się z małorolnym chłopem, który właśnie szykuje się do przeprowadzenia reformy rolnej. Uważam, że ta okładka jest znakomita. Mamy orła i mamy oczywiście krzyż, który tych dwóch panów łączy. Także myślę, że jest wyjątkowo udana. Z tyłu też mamy żart, bo mamy dwudziestolecie międzywojenne, średniowiecze, no i gospodarkę w postaci tego symbol rozwoju, tak, i dynamiki gospodarczo-przemysłowej w postaci młota pneumatycznego skrzyżowanego z tym mieczem. Także całość wygląda, proszę Państwa, fantastycznie. To jest idealny prezent dla młodych ludzi zainteresowanych historią, po to, żeby ich nie wystraszyć, ale też, żeby nie słuchali wiecznie tych bajdów o dzielnych rycerzach albo o tym, jak to źli Polacy z własnej winy doprowadzili do rozbiorów, bo to nieprawda. Bo to nieprawda, po prostu. Trzeba przeczytać Zaleskiego, żeby mieć jakąś taką punkt wyjścia, trampolinę, proszę Państwa, z której można by się było odbić i zacząć się zajmować innymi rzeczami, na przykład studiowaniem źródeł, tak, które mam nadzieję będziemy wkrótce publikować. Także zachęcam Państwa do lektury, a za 2-3 tygodnie opowiem o drugiej książce Wojciecha Zaleskiego, Dzieje górnictwa na Górnym Śląsku. Dziękuję.